Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. Czyli rozmowy o życiu na własnych zasadach. A dziś chyba o takim biznesowym popłynięciu totalnie pod prąd, czyli w świecie, w którym jesteśmy zalani przez właściwie dwie główne kategorie. Albo duże globalne marki, albo gówno z Chin. O którym pewnie ja w ogóle mogę dużo mówić, bo ja mam bardzo silny mentalny problem z tym i taki fundamentalny na poziomie wartości i przekonań. I nagle ktoś wpada na pomysł, żeby zbudować polską markę na bardzo trudnej kategorii, czyli kategorii stylu funkcjonalnego, bo to jest chyba dokładnie ten moment, o którym chcę porozmawiać, czyli coś, co ma szansę stać się ikoną, demonstracją pewnego rodzaju naszych wolności, przekonań i podejścia do życia, a z drugiej strony w obszarze, który jest diabelnie codzienny. Waszą gościnią jest... Anna Migacz-Lesińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tego, co robisz biznesowo, to bardzo ważne pytanie. Kim ty w ogóle jesteś? Kim ja w ogóle jestem? Jestem... kobietą zasuwającą codziennie w różnych obszarach życia, matką dwójki wspaniałych dzieciaków, żoną wspaniałego człowieka, który mnie absolutnie wspiera. Jestem lachem, czyli góralem niskopiętnym z pochodzenia. Poza tym jestem ADHD-owcem zdiagnozowanym, kochającym życie, pływającym, chodzącym po górach. I co jeszcze? I kochającym ludzi... ale unikających ich trochę na co dzień człowiekiem. O, i to znaczy, że mamy bardzo dużo wspólnych cech. Ja zacznę od diagnozy, bo to ciekawe jest. Skąd pomysł, żeby się diagnozować? Wiesz co, paradoksalnie w ogóle cofając się do pandemii, to był taki moment, który był genialny dla mnie momentem, bo nagle wszystko wokół mnie się wyciszyło. I nagle się okazało, że przez kilkadziesiąt lat mojego życia działałam tak, na tak szybkich obrotach, że brak tego spowodował, że poczułam ogromną niepewność. I taki lęk, co się wokół dzieje, tak? No i od słowa do słowa okazało się, że moje szybkie myślenie, które zwolniło, jest jeszcze bardziej efektywne. Jest te działania, które były poszarpane w rzeczywistości codziennej, są super efektywne. I to, że ludzie przestali nagle dzwonić i być wokół, ja sobie wybieram, co ja chcę, czego nie chcę, dało mi do myślenia. No i tak trafiłam na bardzo fajnego lekarza i... On nie miał najmniejszej wątpliwości, że jestem człowiekiem, który się bardzo dobrze dostosował do funkcjonowania w życiu codziennym, tak? I tak zresztą szybciutko wyszło z testów. Mhm. Dobra, ale ja nie będę o tym rozmawiał, mimo tego, że to jest temat, który generalnie mnie fascynuje. Wróćmy do marki. Jak powstała? Z potrzeby. Ale jakiej? Z potrzeby posiadania czegoś, co nie zepsuje mi się po pół roku, nie urwie, nie zniszczy. Z potrzeby tego, żebym miała takiego partnera w postaci torby, na którym mogę polegać, który będzie mi towarzyszył przez lata, a nie wkurzona będę musiała iść kupić coś nowego. Jak powstała nazwa? To jest bardzo zabawne, bo ja przez lata, jak przeprowadziłam się do Warszawy, szukając pomysłu na siebie, zaczęłam zajmować się projektowaniem trochę odzieży, tak? Znaczy miałam markę odzieżową, która bardzo szybko mi się zweryfikowało myślenie o tym rynku. Im bardziej w niego weszłam, tym bardziej z niego wychodziłam. I powstała marka, która nazywała się OWI. I
momencie, kiedy okazało się, że ja potrzebuję czegoś bardzo trwałego, a materiały, które są dostępne na rynku, takie nie są, albo są z kolei etycznie dla mnie trochę nie do przeskoczenia, no to zaczęłam szukać materiałów bardzo intensywnych do użytkowania. I w momencie, kiedy znalazłam już taki materiał, poprosiłam mojego przyjaciela Arta, który jest wspaniałym projektantem i grafikiem, zresztą bardzo zdolnym Artem, żeby zrobił mi fajną typografię na torbę. I tak powstało Cargo, które było by Owi, i Cargo zeżarło Owi, a Owi to jest anagram od imienia mojego syna. To jest chyba pierwsze publiczne stwierdzenie, bo zawsze tego broniłam, czyli Iwo, bo Iwo był jak gdyby takim gigantycznym zakrętem w moim życiu. Więc jest Cargo by Owi, Cargo zeżarło Owi. Ojejku, ale to piękne. Jest rynek na torby? No na pewno, powstaje przecież ich tysiące, miliony. Mhm. Jest na pewno potrzeba posiadania toreb, jest na pewno... No musisz, no czymś musisz transportować. Wiesz, ja trochę o moich produktach myślę jako transporternie, jak torby, więc może to tak jest... Jak słyszę torba, torebka, to jak gdyby tak się zatrzymuje, czy mówimy na pewno o cargo. Jest na pewno potrzeba przenoszenia rzeczy, noszenia rzeczy i przy okazji dobrego wyglądania z tymi rzeczami. Stąd w przypadku moich toreb na pewno jest na nie rynek, bo jest potrzeba, jest duży rynek, jest duża grupa ludzi, którzy chcą mieć rzeczy trwałe. Na lata. Które udźwigną kilogramy. Albo dzieci pochuśtają. Okej. Coś w tym jest. Tylko wiesz, jakie jest wyzwanie z rzeczami na lata? Wiem. One nie mogą się znudzić. Nie mogą się znudzić, więc muszą być na tyle uniwersalne, a moim zdaniem minimalistyczne, żeby dyskretnie towarzyszyły ci na co dzień. Mhm. Bo jeżeli to jest tak moja wiara w te 10 zasad dobrego designu jest ogromna i uważam, że jeżeli coś będzie bardzo dobrze wykonane i dyskretnie będzie ci towarzyszyło na co dzień, po prostu ci się nie znudzi. Zawsze możesz zastanowić się ewentualnie nad jakąś drobną zmianą czy dobraniem czegoś. No ale coś, co możesz dobrać do wszystkiego, czyli z reguły torby ubierasz, może być elementem twojego, jak to się pięknie mówi, outfitu, albo po prostu może być potrzebą do przeniesienia czegoś i ona zawsze będzie pasować, no to się nie znudzi, tak? Takie jest moje zdanie oczywiście. Jakie jest 10 zasad dobrego designu? Och, będziemy wymieniać. Nie, możemy nie wszystkie, nie, możemy dobrze, najważniejsze. Aktualnie innowacyjność jest chyba takim mocnym elementem w tym wszystkim, na punkcie, punktem jeden, który się pojawi. Ale generalnie dyskretne towarzyszenie, minimalizm, jakość przede wszystkim, to są takie rzeczy, które z tego dekalogu są dla mnie najważniejsze. To są takie trzy mocne punkty. Co jest twoim flagowym produktem? Torba i plecak. Pragnę wierzyć, że pomarańczowe, aczkolwiek wiem, że czarne i szare. Ale okej. Okay. Ja trochę o to pytam celowo, bo faktycznie pomarańcz jest dla mnie najbardziej spójny z wami. Kocham ten kolor. Dobra. I teraz pytanie, czy on nie jest za odważny, żeby być takim jakby elementem ciągnącym markę? W zasadzie trochę, czy mogę powiedzieć brzydko, mam to gdzie? Możesz. Słuchaj, to jest trochę tak, to jest kolor, w który wierzę, to jest kolor, który płynie do mnie zaskakująco z wody, bo to jest ten kolor, którym my się posługujemy, ten pomarańcz jest dokładnie tym samym kolorem, który jest w Baywatchu, pamiętasz Pamela Anderson biegnącą po plaży, to jest dokładnie ten sam pomarańcz, bo my korzystamy z technicznych materiałów, z kordury głównie, które między innymi dla wszelkiego rodzaju służb wspierających ma produkowane kolory, tak jest pomarańcz, czerwień jest w służbach medycznych, granat w policji, reszta wojsko, no to jest taki kolor, który jest bliski mojemu sercu. I po prostu
Naprawdę uważam, że jest silny, fajny i jeżeli można powiedzieć o kolorze, że jest fajny, ja bardzo go lubię. Jest bardzo intensywny, jest bardzo pozytywnym dla mnie kolorem. No i zdecydowanie chyba siedzi w cargo. No, to jest taki kolor, który fajnie widzieć na ulicy. No, mamy szary, czarny, smutny świat wokół, no taki pomarańcz, który cię tak rzuca się w oczy. Jest super kolorem. Chciałaś powiedzieć oczojebny, widziałem to. Widziałem, co chciałaś powiedzieć. Uczę się publicznie nie kląć. Ale jeżeli to zapiszemy jako jeden wyraz, to jest dalej okej. Okay. No moja mama chyba by mnie za to udusiła. Okej, okay. Na szczęście moja nie. Natomiast to jest w ogóle ładne skojarzenie. Pewnie dla mnie też ono jest dość, że tak powiem, sentymentalne, bo po pierwsze ja dużą część swojego młodzieńczego życia spędziłem pracując jako ratownik WOPR na plażach, w czasach, kiedy dokładnie Słoneczny Patrol był topowym serialem i wszyscy chcieliśmy być jak David Hasselhoff i marzyliśmy o tym, żeby faktycznie była tam Pamela Anderson. Natomiast faktycznie to jest taki element, który dzisiaj jakbym miał odpowiedzieć na pytanie o stylówę, to on jest dla mnie funkcjonalny, on jest dla mnie trudny do zgubienia, bo się rzuca w oczy, ale nie wiem, czy jest takim elementem na co dzień. Wiesz co, jest na tyle elementem na co dzień, że jeżeli nie boisz się jakiegokolwiek dodania koloru, to takie outstanding kolory bardzo, bardzo pasują do wszystkiego. Możesz połączyć pomarańczowy z różowym, z żółtym, z oczojebnym, zielonym i one naprawdę będą do siebie pasować. I to jest kwestia tylko i wyłącznie odwagi, czy się zdecydujesz na to, żeby to dodać do swojego życia. A wydaje mi się, że warto dodać chociaż jeden kolor, który będzie takim bardzo pozytywnym elementem do noszenia. I patrząc na naszych klientów, klientki, klientów, oni naprawdę lubią ubierać się bardzo monochromatycznie i uwielbiają ten element tego, że ten kolor robi im coś takiego dobrego w tym im codziennym życiu. Nawet dzisiaj miałam taką przed spotkaniem z tobą rozmowę, bo wpadła do nas klientka do workshopu i dokładnie przyszła z 5-letnim plecakiem, w którym się trzeba było wymienić napę. Mamy serwis pogwarancyjny, więc po prostu to zrobiliśmy. I rozmawiałyśmy dokładnie o tym, że ona przyszła cała na granatowo i ona się tak zastanawiała dzisiaj rano, czy wziąć sobie taką szarą torbę, którą ma też, czy wziąć ten plecak. I ona mówi, że spojrzała na ten plecak i powiedziała, no kurczę, nie ma opcji, idę w nim. Tak, idę. Idę w nim, dokładnie tak stwierdziła. To było bardzo fajne. No i wierzę, że dlatego kolor warto mieć. Trwałe rzeczy. Z perspektywy stricte biznesowej. A idź. To jest, wiesz, bo to jest temat, który jest strasznie fajny jako obietnica, tak? Czyli gwarantujemy ci, że będziesz miał coś do końca życia. Mało tego, dajemy ci serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, naprawimy. Jesteśmy bardzo eko, bez greenwashingu i to jest super, ale z drugiej strony no, świat uczy konsumentów, że trwałość po prostu nie jest dobrym modelem biznesowym. Są marki, które mimo wszystko dają radę. Biznesowo, no, nie jestem miliarderem, więc myślę, że faktycznie jest to bardzo trudny temat. Trwałość jest dla mnie bardzo ważnym elementem. Wierzę w jakość i chyba gdybym miała zwątpić to chyba bym wolała przestać. Bo nie jest trudno zrobić biznes w dzisiejszych czasach, ściągając czy nawet produkując tanie rzeczy, to w naszym kraju jest trochę niemożliwe, ale ściągając coś z obrzydliwie taniego i sprzedając obrzydliwie drogo w porównaniu z ceną zakupu, nie jest trudno i to się dzieje wokół nas. Ale jeżeli chodzi o taki model biznesowy, jak my mamy, brak tego overpromisu, że naprawdę dajemy trwałe rzeczy i my je naprawimy, po 13 latach pozwala nam znaleźć się w takim punkcie, gdzie my możemy myśleć o tym, jak się przeskalować, nie gubiąc tej głównej idei.
być może to nie będzie możliwe, tak jak mi się wydaje, a być może okaże się, że nasze produkty za X lat będą ikoną tego, że jednak da się zrobić trwale i dobrze i nie wychodząc z kategorii ciągle, szukając rozwiązań. Myślę, że pogadamy o tym, słuchaj, za 10 lat i powiem ci, czy to się naprawdę biznesowo zapięło. Bo teraz jest taki moment, że myślimy, co zrobić dalej, jak się przeskalować, żeby naprawdę fajną rzecz z tego zrobić, jak pójść dalej. I są różne drogi, różne rozwiązania. Myślę, że jeżeli bym musiała się zastanowić nad tym, jak zejść z ceny, no tak jak mówię, wolałabym chyba z tego zrezygnować. Jakby mi ktoś kazał schodzić z jakości. Okej. O czym marzysz biznesowo? Biznesowo? Biznesowo oczywiście, no zawsze marzysz o tym, żeby mieć dużo kasy na koncie, tak? No to się wtedy, no nie oszukujmy się, to nie jest hobby, to jest biznes, chcesz z tego żyć, chcesz, żeby żyły z tego twoje dzieci i chcesz, gdybym chciała być altruistą, to nie robiłabym marki i nie sprzedawałabym toreb. Myślę, że tak bardziej kwestia życiowa, o czym marzę, to jest kwestia tego typu, że chciałabym, żeby ta marka była synonimem jakości, żeby ona globalnie w moim odczuciu globalności, żeby ona była naprawdę synonimem jakości, żeby ktoś kiedyś powiedział o Kago z takim na drugim końcu świata, o takim, tak jak my myślimy na przykład o Patagonii. To jest dla mnie taka bardzo ważna z tyłu głowy jeszcze myśl, która myślę, że ciągle pcha mnie, żeby to dalej robić, bo to jest bardzo trudny biznes. Na razie na co dzień mam takie małe marzenia, które spełniają się codziennie w postaci na przykład takiej klientki, jak dzisiaj przyszła, tak? Która ze mną porozmawiała 10 minut i ja stwierdziłam, o kurczę, warto robić, warto słuchać, warto przeczytać komentarz na stronie, warto chociażby dlatego, że rozmawiam dzisiaj z tobą, że nagle nie wiadomo skąd nasze produkty znalazły się w Muzeum Narodowym jako przykład dobrego designu po 1989 roku. Więc to są takie drobne marzenia, które na co dzień się urealniają, a szukając takich na przyszłość, no to biznesowo, no to zera na koncie. A Kago w różnych fajnych miejscach na świecie i fajni ludzie, którzy je noszą, to jest taka marzonko. Okej, dobra, to teraz będziemy rozwijali te marzenia na części pierwsze. Na razie, żeby porozmawiać trochę o zerach na koncie. Gdzie macie produkcję? W Polsce. 100% naszej produkcji jest w Polsce. Mamy w przeciągu ostatniego półtora roku staram się troszeczkę inaczej poukładać niż zaczynałam, bo moja wiedza na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o produkcję, o cykl produkcji, o to, co mogę, czego nie mogę, jak gdyby cały czas się rozwija. I ostatnie półtora roku to jest jak gdyby takie budowanie naszego workshopu na miejscu na ulicy Filtrowej w Warszawie. I bardzo fajnie nam to wychodzi. To też daje nam możliwość zupełnie innych rzeczy w postaci na przykład upcyklingowania wielu rzeczy nowych i robienia modeli takich mniejszych, większych, nad którymi sobie pracujemy. Poza tym pracujemy z polską szwalnią, która jest bezpośrednim podwykonawcą na przykład wojska. Nie tylko naszego, ale w ogóle na świecie jest bardzo dobrej jakości. No i tutaj trochę inaczej funkcjonuje nasza produkcja. Ale wszystko mamy w Polsce. Ściągamy materiały, ściągamy od producentów, dostawców. Ale większość rzeczy staramy się robić w Polsce. Nici robimy w Polsce, mamy bardzo mocne nici, mamy świetnego dostawcę, wszelkiego rodzaju dodatki, elementy, jeżeli to nie jest YKK, czy tam parakot, z którego robimy smycze, czyli te linki spadochronowe, czy żeglarskie, no to są rzeczy, które wszystko staramy się robić w Polsce. Jesteśmy w sytuacji, w której kilka tygodni temu Levi's ogłosił informację, że się wycofuje z fabryką z Polski, tak? I ja rozumiem, w korporacji Excel jest bardziej dominujący niż w firmie, która myśli sercem, ale to jest naprawdę dobry przykład tego,
że pomimo tego, co mówiło się na początku COVID-u, tak, że jest szansa, że zerwane łańcuchy dostaw, że uzależnianie produkcji od Azji jest mało realne i były takie bardzo dużo raportów, które wtedy powstawały i mówiły, hej, chyba z powrotem fabryki będziemy przenosili do Europy. W sytuacji, w której następuje duża robotyzacja jakby procesów, koszty pracy nie są już tak gigantyczne, to możemy sobie powiedzieć, że fabryka w Chinach i fabryka w Europie będzie kosztowała tyle samo, więc koszt transportu odpadnie. Wszystkie w ogóle super fajne raporty. A później przyszła rzeczywistość, i która powiedziała, że w sumie to robotyzacja wcale nie jest aż tak szybka. Koszty pracy sami wiemy, jak się zmieniły przez ostatnie lata. Znaczy możemy wiele rzeczy mówić o tym, co się wydarzyło. Niestety zasobność portfela się zmalała, ale podnoszenie pracy minimalnej i wzrosty zarobków niestety nie dogoniły inflacji. Chciałbym, żeby przegoniły inflację, ale niestety to nie nastąpiło. I mamy bardzo niekonkurencyjną produkcję w tym kraju. A ty dalej mówisz, że chcesz produkować w Polsce. Dalej mówię, że chcę produkować w Polsce. Zresztą wszystko to, co powiedziałeś, się zgadza. PNL, Excel są bezlitosne, jeżeli chodzi o koszty produkcji, o wszystko. Jakoś ciągle wierzę, że ta produkcja lokalna, być może jestem gigantycznym patriotą w tym rozumieniu, chociaż to słowo stało się ostatnio wyświechtane. Naprawdę wierzę w to, że u nas da się zrobić coś naprawdę wysokiej jakości. Wbrew pozorom, patrząc na projektowanie produktu i inne elementy, można to ogarnąć tak, że to się da poukładać. Być może jak będę mieć radę nadzorczą, która będzie nade mną stała z pasem, to się będę mocniej nad tym zastanawiała. Ale to chyba byłoby bardziej pod tytułem, czy ja dalej chcę to robić, tak? To jest bardzo trudne, ale nie, no naprawdę wierzę, że to się da. No po prostu wierzę w tych ludzi, którzy tutaj są, wierzę w niesamowitą jakość tej pracy, którą my mamy na miejscu. Mamy niesamowicie zdolnych ludzi, którzy chcą pracować, szukają tej pracy. Jeżeli pewnie by się zmieniło coś w kosztach zatrudnienia, to byłoby łatwiej. Proszę. Logistyka. I mówiąc o kosztach zatrudnienia, nie mamy na myśli wysokości wynagrodzeń, bo to jest coś, co jest istotne. W ogóle to jest, mówimy o ukrytych podatkach, o rzeczach, które są absurdalnie wykańczające małe i średnie przedsiębiorstwa. I czekam na zmiany. Mówimy o tym po prostu, żeby móc legalnie zatrudniać fajnych ludzi, dużą ilość fajnych ludzi, żeby się nie zastanawiać nad tym, czy ja mogę zatrudnić kolejną osobę do szycia, tylko po prostu ją zatrudnić, tak? No bo to nie jest kwestia ukrywania kosztów. Chciałabym, żeby każdy, kto przychodził do pracy, nie musiał się zastanawiać, czy on dostanie coś pod stołem, czy nie. No na szczęście jeszcze nam się udaje w tym wszystkim funkcjonować. Ale też tak sobie rozmawiamy teraz, to sobie tak myślę, że to jest cholernie niepewne cały czas, tak? Bo nie wiesz, jak będzie wyglądał kolejny miesiąc, mimo tego, że wygląda mega fajnie, tak? I chciałam, mam milion pomysłów na zatrudnianie, rozwijanie lokalnej produkcji, ale z bardzo dużym dystansem na razie do tego wszystkiego podchodzę, czekając na zmiany. Podkreślając, czekając na zmiany, może ktoś tego słucha, kto ma na to wpływ. Naprawdę wierzę, że tej jakości, którą ja mogę osiągnąć lokalnie, nie dadzą mi żadne kraje wschodu. Szanuję decyzję Lewisa, no bo co mogę zrobić? Znaczy, czy szanuję? No, jest mi ona kompletnie obojętna w tym momencie, ale rozumiem, dlaczego to robią. Rozumiem, dlaczego to robią i rozumiem, że u nich jest przy takiej skali, jak mają, jednak nie jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o produkcję cały czas. Ale ciągle uważam, że produkcja w Polsce ma jeszcze przyszłość. Okej. No dobra.
To teraz ten drugi element, a mianowicie marka w fajnych miejscach. Czy da się rozwijać markę, która będzie kultowa? Nie chcę powiedzieć tylko lifestyle'owa, ale jakby po prostu, jakby mocno, mocnym stylem, bez zbudowania sieci dystrybucji w postaci własnych sklepów. Chyba żyjemy w takich czasach, że warto moim zdaniem podjąć taką próbę. Przed pandemią my bardzo mocno współpracowaliśmy z małymi sklepami na całym świecie. Mhm. I to było super fajne, bo łatwiej nam było wtedy funkcjonować. Pandemia jak gdyby dużo tych sklepów zmiotła. Mhm. Albo ich właściciele stwierdzili, że już mają dosyć myśleć o tym, jak przetrwać, albo po prostu stwierdzili, że zamykają, więc dużo fajnych, małych, designerskich sklepów zniknęło z rynku. Ale zmusiło nas to do myślenia o tym, jak myśleć o biznesie w kontekście e-commerce'u. I to jest taki moment, w którym my odrabiamy cały czas to zadanie domowe. Ja jak gdyby z offline'owego myślenia o sprzedaży, produkcji w łatwiejszej formie sprzedaży, bo jednak jak masz punkt, gdzie możesz przyjść, pomacać, zobaczyć, że to jest jakość i w ogóle, to jest super fajne. To jak gdyby muszę się nauczyć, jak to sprzedawać za granicą, tak? I to jest trochę tak, że my tam cały czas pracujemy. My jesteśmy bardzo małym zespołem, więc ja i moje wyimaginowane ja i kilka innych osób nad tym myśli. Fajnie by było mieć fajne sklepy przed głównych ulicach. Ale ponieważ nas na to na razie nie stać, to tak nie będzie, więc będziemy o tym opowiadać w online. I myślę, że na razie małymi kroczkami to się jeszcze sprawdza i myślę, że się będzie sprawdzać. Uczymy się na przykład zupełnie innego rynku online w Niemczech, jak był w offline, tak? Bardzo fajnie nam się sprzedawało w Niemczech, sprzedawały Niemczech produkty w momencie, kiedy ludzie mogli je zobaczyć i pooglądać i uwierzyć, że my naprawdę dajemy jakość. A tutaj się okazuje, że online małymi kroczkami też działa, bo musimy pamiętać, że my nie jesteśmy dużą marką, która ma ogromne budżety, więc gdybyśmy wlewali kupę kasy w online, to pewnie byłoby, nie mówiłabym o małych kroczkach. Więc przy takich inwestycjach, jak robimy, myślę, że tak idziemy w dobrym kierunku. Wy jesteście marką bardziej konsumencką i sprzedajecie do klientów indywidualnych, czy biznesową w rozumieniu wszystkie współprace dokładnie z klientami B2B, robienie projektów pod nich w ramach różnych, nie chcę powiedzieć gadżetów, ale jednakże materiałów firmowych? Jesteśmy i tutaj, i tutaj. Jeżeli chodzi o naszych konsumentów, takich, kiedy rozmawiamy o bezpośrednim, o końcowym użytkowniku, to tak naprawdę oni często przynoszą do nas duży biznes, bo używają tego na co dzień. I bardzo dużo firm do nas trafia przez to, że ktoś w odpowiednim momencie niósł nas na ramieniu. Tak trafiliśmy między innymi do Coca-Coli, tak trafiliśmy do kilku innych firm, nie wiem, robiliśmy limitowane edycje Baltony, co było moim bardzo dużym sentymentalnym uśmiechem. Mamy bardzo wielu partnerów biznesowych, robimy dla nich produkty jako marka. Oni nie wymagają od nas tego, żeby zlikwidować nasz symbol i szyć jako no name, po prostu jako gadżet, bo oni znajdą tą wartość, którą my dajemy, czyli jakość, to, że zainwestowali dla swoich partnerów w na przykład plecaki, czy torby, czy akcesoria jakiekolwiek, które mamy. I tak wracając do tej coli, którą wspomniałam na początku, tak sobie po takim pierwszym takiej pierwszej małej współpracy, którą dla nich robiliśmy, gdzie nasze produkty były nagrodami w konkursie, tak sobie siedziałam w naszym biurze, tak myślę, Boże, czy właśnie Cola bez żadnego, czyli największym, nie oszukujmy się, w tej sekundzie kilkaset tysięcy butelek idzie na świecie, czy właśnie jeden z największych brandów na świecie wypuścił nasze produkty
i zapytał, czy my może, czy mogą, czy możemy doszyć ich logo na nich. I to było takie, wow, to jest w ogóle niesamowite. To jest taki fajna, taka fajna nagroda nad tym za to konsekwentne prowadzenie tej marki, za jakość, za wszystko. I powiem ci, że nawet jeżeli ktoś się zwraca do nas, czy możemy mu wyprodukować, ale pod ich brandem, to cierpliwie tłumaczymy, że to tak jakby usunął trzy paski z Adidasa. No wiemy, że jesteśmy malutce, no ale do Adidasa nie idziesz usunąć trzy paski, tak? Mhm. To jest... idziesz dla nas po jakość, po to, że ktoś nas używa i chce nas używać, więc bierzesz jakość, bierzesz fajną markę, fajną polską markę, za którą stoi jakość. I to jest trochę moje pytanie, bo ja absolutnie kocham świat, szczególnie modowy, który robi fajne kolapsy i jakby dobre współprace. Z kim ci się marzy zrobić taki dobry kolaps? Wiesz co, no myślę, że Adidas jest świetnym, świetnym celem. Patrząc na to, jak pięknie, pięknie można zrobić tam designerskie różne rzeczy, to co oni robią, to jestem po prostu absolutnie zachwycona. Zwłaszcza, że też robią torby z kordury, znaczy nie torby, tylko robią buty z kordury, co było też takim wisienką na torcie, bo 13 lat temu uczyliśmy wszystkich, czy w Polsce, czym jest kordura, teraz wszyscy wiedzą, czym jest kordura. Oczywiście w Polsce, bo na świecie to był bardzo znany materiał. Myślę, że wszelkiego rodzaju takie marki sportowe. Jest kilka malutkich marek z LA czy San Francisco, które po prostu zrobiłabym tylko po to, żeby z nimi coś zrobić. To są takie kompletnie nikomu nieznane pewnie marki. Tak, ale takie dobry design dla Adidasa, to jest fajny kierunek. Ale bardzo też lubię pracować na przykład z polskimi markami i na przykład w momencie, kiedy możemy powspółpracować z jakimś, nie wiem, jakimś marką odzieżową, czy nawet zrobić dla nich projekt, który będzie im pomagał, to jest dla mnie mega fajna rzecz. Kiedyś myślałam, że Converse jest takim moim celem, ale jednak chyba bliżej mi seksem teraz do Adidasa. Okej, okay. Znaczy ja z wielkiej miłości do Vansa akurat myślę sobie, że... Będzie już ma na takie produkty jak my. Odpuściłam Vansa. Okej, okay. W wielu kategoriach. Ale no dobra, i teraz trochę przechodząc na elementy inspiracji. Torba, a właściwie jak to ładnie powiedziałaś na początku, transporter, on ma wymiar stylistyczny i funkcjonalny. I moje pytanie jest, skąd wy bierzecie inspirację do elementów funkcjonalnych? Pytam, bo inspiracją dla mnie do tej rozmowy jest to, że ostatnio szukałem sobie torby na matę do jogi i wpisałem w Google torba na matę do jogi i wyskoczyliście na pierwszym miejscu, ponieważ absolutnie uwielbiam waszą markę, więc sobie pomyślałem, wow, oni mają torbę do maty do jogi, my pogadajmy, ale wtedy sobie pomyślałem, kurde, to jest tak nieoczywisty produkt. I teraz co trzeba mieć w głowie, tak, żeby wpaść i wymyśleć, że będąc marką z niedużym budżetem, tak, bo ja totalnie rozumiem, że nie wiem, Nike sobie mówi, dobra, wyprodukujmy matę do jogi. Ktoś to kupi, nieważne. Będziemy mieli w kategorii, co sobie będzie chodziło, tak? Ale ty musisz myśleć biznesowo. Znaczy, to nie jest tak, że wyprodukujesz produkt, który sobie później umrze śmiercią naturalną, a ty powiesz, dobra, mam na magazynie 3000 mat do jogi. Najwyżej poszukam joginów i coś zrobię. Skąd wybierzecie dokładnie jakby pomysł pod tytułem, gdzie jest ta kategoria, w której to się może pojawić? Wrócę do klasycznego zużycia. Torba, w ogóle torba, jeżeli chodzi, to jest bardzo ciekawy temat, jeżeli sama chodzi, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o ten produkt, o którym wspominasz, bo on w ogóle jest, słuchaj, wykonany z materiału, który jest z upcyclingu z sieci rybackich wyłowionych z oceanu. To jest bardzo mała ilość produktu. My przede wszystkim, to jest trochę tak, że sama torba do jogi powstała dlatego, że nie było takiej fajnej znowu torby do jogi, ale powiem ci, że ona
trochę spowodowało, że ja na przykład stworzyłam bardziej pasy do maty na jogę. Więc jak będziemy rozmawiać o tym, to możesz przetestować te pasy, bo jest prototyp zrobiony i cały czas mam zawalony czas, żeby go wdrożyć. Więc to jest moim zdaniem fajniejszy pomysł, bo jest prostszy i bardziej funkcjonalny w noszeniu. Mamy też gdzieś prototyp torby, przez którą się można przewlec matę. Ale no to ciągle się bierze z życia. To znaczy jest jakaś potrzeba, która się pojawia na pewnym etapie. Wszystko, co pojawia się na rynku, a naprawdę wydaje mi się, że jeżeli chodzi o research, to jest mi po drodze, nie spełnia swoich oczekiwań, a ja znowu chcę mieć na przykład coś, co się bardzo dobrze mi sprawdzi, więc nie wchodzę w rzeczy na pewno z projektami. Jeżeli ktoś coś robi dobrze i jest na rynku coś fajnego, co naprawdę się jest typu, nie wiem, torby messengery na rower, który na przykład świetnie w Polsce robi Blacholk. Uważam, że jest fenomenalną marką i w ogóle fajnym człowiekiem, który prowadzi biznes. Robi naprawdę świetne torby, to nie przyszłoby mi do głowy, żeby iść w tą kategorię, tak? Mimo tego, że nasi klienci często pytają, czy możemy zrobić. My możemy na przykład przerobić torby, bo mamy pomysł na to, jak przerabiać nasze torby, co robić, dodawać do nich, żeby one stały się takie łatwiejsze do noszenia, do przewożenia na rowerze, żeby się nie zsuwały. Ale nie było fajnego transportera do maty na jogę, więc trzeba go zrobić, no. Niestety, życie pisze scenariusz. Okej. Okay. Damska torebka, czyli uosobienie bałaganu, tak? Znaczy 3/4 żartów i memów jest o tym, że tam nic nie można znaleźć. A po drugiej stronie jesteście wy i wasze organizery. Przede wszystkim wzdryga mnie hasło torebka, jak myślałam, że ja chcę. Że tak, to co powiedziałeś, jak wygląda cargo, to jest klasyczny przykład tego, że jestem typem, który wkłada rękę w wielką torbę różnych rzeczy i wyciąga to, na co akurat szuka, więc wielka transportowa torba z dużym bałaganem, to jest moja torba, tak? Ale to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o to zapytałeś, jeżeli chodzi o organizerę, to jest z kolei potrzeba naszych klientów. Dla mnie są jak gdyby dwie kategorie ludzi, którzy mają porządek w torbie i kompletnie bałagan w torbie powoduje, że oni się w niej odnajdują. Mamy ogromną ilość klientów, którzy mają tą potrzebę, żeby mieć poukładane osobno elementy. Nie wiem, tutaj musi mieć na dokumenty, tu musi mieć na drobne, tutaj musi mieć coś, żeby było widoczne, tu musi mieć zapinaną kieszonkę. A z drugiej strony mamy torbę, która ma być transporterem, bo ja cały czas podkreślam, że to nie jest torebka, to jest torba transporter, tak? Ja trochę nas widzę nie bliżej mody, ale bliżej tego takiego designu funkcjonalnego, tak? Więc daliśmy im taką możliwość, naszym klientom daliśmy taką możliwość, że oni po prostu sobie mogą dobrać element typu właśnie serce torby, które jest w ogóle naszym totalnym bestsellerem, bo oni to mogą też używać nie przy naszych produktach. To ma być na tyle funkcjonalne, żebyś ty sobie szybciutko przełożył z torby do torby, z plecaka do plecaka, nie wiem, jedziesz gdzieś, potrzebujesz coś złapać, masz tam najważniejsze rzeczy i wrzucasz. To miało być dla mam, które mają małe dzieci i muszą mieć, nie wiem, pieluszkę, coś tam i inne takie. To miało być dla osób, które muszą mieć zawsze dużo leków przy sobie, albo dla, bardzo często w ogóle to mnie zaskoczyło, bo ja nie mam psa, więc nie przenoszę, nie mam tych rzeczy, ale okazuje się, że to się fenomenalnie sprawdza dla właścicieli psów, bo ja nie wiedziałam, że oni potrzebują tyle rzeczy ze sobą nosić, na przykład jak gdzieś jadą, żeby mieć pod ręką. Więc to jest taki element, który możesz sobie dokupić do wszystkiego, tak? Nie musisz mieć naszej torby, żeby dokupić sobie serce torby, prawda? Więc nasz transporter może mieć element, który wprowadza ci porządek. A nasze na przykład kieszonki takie wewnętrzne możesz sobie dopiąć. Także bałagan w torbie to jest mój świat, ale szanuję ludzi, którzy kochają porządek w tej torbie i którzy nie mają takiej umiejętności jak mój mąż na przykład, że mój mąż przynosi, jak ja podaję mi kluczyki z torby, to on przynosi mi tu całą torbę, mówię, znajdź, bo ja nie mogę. No to ja sięgam i mam kluczyki, tak? Więc to jest to. Więc porządek, bałagan. Ale to
Bałagan, to nie jest bałagan, to jest bardzo zorganizowany chaos w torbie. To miało być moje pytanie. Czy są klienci, którzy kupują serce torby i używają je nie z waszymi torbami? A to przepraszam, że się to zepsułam. Tak, są klienci, którzy kupują nasze akcesoria i serca torby, które używają poza naszymi torbami. Myślę, że wiele produktów, które mamy dostępne, w ogóle są używane z innymi zupełnie. Na przykład są ludzie, którzy nie używają naszych toreb, w życiu by nie pomyśleli o naszym plecaku, ale kochają nasze zasobniki. Albo kupują u nas pas, bo mamy możliwość, bo sprzedajemy drobne elementy, które można ze sobą łączyć, czy łączyć z innymi produktami, czy z naszymi produktami. Więc absolutnie tak. Ludzie kupują serca torby. W ogóle piękna nazwa, prawda? Serce torby. Piękne. To jest w ogóle, to jest śliczne. No dobra, ale czy to jest tak, że ktoś na przykład kupuje lub dostaje w prezencie serce torby? Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest trochę mój świat, tak? Znaczy, gdybym miał podjąć decyzję, jaką torbę kupić swojej partnerce, to bym nie podjął tej decyzji. Tak? Znaczy, tak mówiąc zupełnie wprost, wiem, jak dużą wagę przykłada do stylu, jakie marki nosi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to pewnie bym się bał. Nawet jakby mi się coś podobało, to bym już się bał, że ona ją ma, bo nawet ja się boję otworzyć jej szafę z torbami, bo tam na pewno ma ich bardzo dużo. I teraz myślę sobie, dobra, to kupię jej w prezencie organizator wnętrza, czyli serce. I czy to może poprowadzić do tego, że ona kiedyś powie, hej, to ja w takim razie kupię zewnętrzną część sobie sama już, wybierając kolor, styl i tak dalej? Może, ale nie musi. Może, ale nie musi. No, pytanie, wiesz, no, każdy z nas szuka czegoś innego w tych dodatkach. Być może u niej kiedyś pojawi się potrzeba, jeżeli nie ma takiej torby, zakładając, że nie ma takiej torby w tej szafie cudownych toreb i być może nie miała też kiedyś takiej potrzeby. Być może pojawi się u niej potrzeba posiadania torby, która będzie taka, a nie inna i być może poprzez to, jak fajnej jakości serce torby jej podarujesz, trafi do nas i kupi. Bardzo często tak trafiają klienci. Najczęściej w ogóle to działało, na samym początku najczęściej to działało tak, że najpierw pojawiała się torba, a potem się pojawiały różne rzeczy. A teraz pojawiają się nawet klienci, wiem, bo po prostu ogromnie kocham rozmawiać z naszymi klientami, którzy na przykład trafiają od smyczki przez przypadek do nas, tak? Bo ktoś dał im smyczkę i oni chcieli sprawdzić, co to ta marka, tak? I nagle się okazuje, że ma torby. A tu się okazuje, że potrzebowałam nerki, albo zasobnika, albo czegokolwiek innego, więc ta pewnie jakość, którą dajemy i te rozwiązania, które ludziom dajemy, powoduje, że być może z takiego serca torby miłość do torby jedynej, niepowtarzalnej się pojawi. W ogóle bardzo ciekawa... Ja mogę powiedzieć, bo to jest historia, która, jak teraz o tym opowiadasz, trochę w kategorii nieoczywistego miejsca, którego do was trafiłem. Ja trafiłem do was zupełnie z bardzo przypadkowego momentu. Jak założyłem konto samodzielniaka mojemu synowi, żeby już przestał prosić mnie o gotówkę, tylko żeby mógł płacić kartą, to pojawił się plastik. Czyli karta. Ja pomyślałem sobie, dobra, znam go. Zgubi ją szybciej, niż ja mu ją dam. W związku z czym szukałem dokładnie kart holdera, a miał mieć dwie funkcje podstawowe, czyli miał być mały, miał być bezwstydny, znaczy w takim rozumieniu, że jak jesteś 12-latkiem, to nie chcesz nosić dziaderskiego skórzanego portfela, bo to siara. I miał mieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, miał mieć pętelkę, w sensie uchwyt, żebym mógł przypiąć mu smycz do tego i żeby on, biegając sobie po półwyspie, nie mógł zgubić. No i jakby te cechy spowodowały, że właściwie wszystkie inne marki zostały wykluczone, zostaliście tylko wy. Celowo o tym mówię, bo wiele marek na świecie ma taki pomysł pod tytułem musimy w jakiś sposób wychowywać przyszłych konsumentów, tak? I zbudować taki produkt, z którym oni będą rośli, tak? I to jest dla mnie taki klasyczny przykład pod tytułem hej, co mogę kupić temu najmniejszemu gnojkowi, który sobie później będzie z wami dorastał, mam nadzieję, tak? I to jest kompletnie jakby nieoczywisty produkt. Z drugiej strony
I już ci oddaję głos trochę dotyczący tego, skąd przychodzą klienci. Ja 13 lat pracowałem dla takiej marki jak Harley Davidson. I no, odpowiadałem za dużą część Europy w różnych obszarach. I mało osób o tym wie, ale Harley Davidson jest jednym z największych światowych sprzedawców t-shirtów. I on, jego duża część zysków jest oparta w ogóle o całą kategorię merchandise. Ale generalnie jakby t-shirty są i wszystkie dane dotyczące ich akcesoriów powodują, że zdecydowana większość, mówiąc większość, mam na myśli około 90% ludzi, kupuje najpierw gadżety z logo Harley Davidson, a dopiero później motocykl. Znaczy motocykl rzadko kiedy jest pierwszym produktem, który kupujemy, jeżeli jesteśmy w tej kategorii. Tak? I teraz moje trochę pytanie jest, czy ty wyobrażasz sobie świat, w którym ludzie dokładnie zaczynają przygodę z wami niekoniecznie właśnie od głównego produktu? Mm-hmm. Absolutnie tak. Może być taka króciutka odpowiedź, czy potrzebujesz rozwinąć? Już rozwijam. Wiesz co, absolutnie tak. Bo każda z tych rzeczy, których zresztą przyświeca taka trochę myśl Simplify Your Life, ma być tak fajna i tak dobrze zrobiona i tak jakościowo dobrze zrobiona, że taki drobny cardholder, który znowu się wziął po potrzeby, bo to ja też trochę odrabiałam tą pracę domową pod tytułem kocham skórzaną markę, pomimo tego, że mam problem gdzieś mentalny znowu, to jest taka marka Belroy, która jest mistrzem portfeli. I mi się marzy, żebyśmy byli w stanie, miałam taki portfel od nich chyba 15 lat będzie miał. Mój mąż też ma. One są, kocham ja miłością absolutną, ale mi się marzyło na przykład, żeby też mieć coś takiego, co będzie tylko i wyłącznie na karty, bo ja jednak trochę jestem oldschoolowa, nie lubię mieć karty w telefonie. I zrobiłam dokładnie to samo zadanie, co ty. No po prostu potrzebowałam tego i wiem, że znowu jak gdyby wracając do tego, dużo ludzi też tak będzie trafiać do nas. Tak jak powiedziałeś o Harley, przypomniałam się też scena z przyjaciół, jak Joey stoi z kluczykami Porsche. Jestem w stanie uwierzyć, że większość tych największych marek w ogóle, to świetny biznes wokół tego stoi. No, powiem ci, że też bym kupiła Harley'a, obchodząc go pewnie obok gadżetów. Do nas myślę, że też ludzie absolutnie mogą tak trafiać. Myślę, że nie przez bluzy i t-shirty, bo tych raczej nie robimy. Znaczy robimy, ale to bardziej tak w limitowanych edycjach. Ale na przykład przez Moleskina, tak? z którym też limitowaną edycję mamy notesów. I to są chyba takie marki, które ludzie, którzy lubią dobry design i takie proste, fajne rozwiązania, które są bardzo funkcjonalne i przez lata bardzo dobrze działają, do nas mogą trafić. No przez takiego, wiesz, wyszukiwanie dobrej jakości, nie wiem, notesu do notowania. No przecież to też nie jest takie oczywiste, że każdy będzie w zeszycie pisał. Czy tak jak wspomniałeś, cardholdera, czy tak jak wspomniałeś, potrzebujesz dobrej jakości smyczy, tak? Szukasz po rozwiązaniach technicznych, jesteś fanem rozwiązań militarnych, znajdujesz parakord, szukasz smyczy z parakordu, czy z liny żeglarskiej. To są takie rzeczy, które u nas są, znajdziesz i jeżeli ta jakość, którą niesie ci ten materiał, my ją dowieziemy, to od tej smyczy trafisz do torby, tak? Która kosztuje, na przykład największa nasza torba kosztuje chyba 1500 czy 600 zł, ale to jest taki transportek do samochodu, że jak pakujesz się, jedziesz, nie wiem, na kajta samochodem do Hiszpanii, to masz 6 takich toreb zapakowanych w taki sposób, że masz tam wszystko po prostu i to jest tak ładnie, mięciusia ułożone w bagażniku. Także spokojnie, od tej smyczki do tej dużej torby. Myślę, że te nastolatki, które zaczną od tego, tak jak twój syn od cardholdera, może kiedyś będzie chciał być z naszą marką, bo będzie wiedział, że będzie ten dobry cardholder. W ubiegłym tygodniu miałam u siebie ekipę bardzo fajnych, mądrych, młodych ludzi ze szkoły kanadyjskiej, którzy trafili do mnie, szukając właśnie zrównoważonych marek. Okazało się, że nauczycielka u nich w szkole ma naszą torbę. Potem od słowa do słowa okazało się, że jedna z uczennic ma rodziców, z którymi się znamy, bo świat jest mały. I słuchaj, trafili do mnie ludzie, którzy mają 11 lat chyba teraz. Bardzo mądre dzieciaki. Naprawdę świetnie się z nimi rozmawiało. Zadawali super pytania i
oni szukają też takich marek i rozwiązań jak nasza, mimo tego, że nie mają 11 lat, bo oni są już tak nastawieni, że oni jednak chcieliby lepiej, fajniej, dłużej i dobrej jakości. I myślę, że w naszej bańce oczywiście też jest tak, że my już trochę uczymy naszych dzieci, że dobra jakość jest, nasze dzieci, że dobra jakość ma znaczenie i że fajnie jest inwestować w tą jakość. Nie tylko jeżeli chodzi o produkt, ale w ogóle. W ogóle to, we wszystko, co nas otacza. No to jak oni już raz do mnie trafili, ja myślę, że wiesz, patrząc na to, że tu miał jeden koszulkę z Carhartta, tutaj coś, to myślę, że to cargo z nimi zostanie. Być może teraz w postaci smyczy, później przy momencie, kiedy będą zastanawiać się nad plecakiem, być może przyprowadzą, tak jak wielu nastolatków przyprowadza do nas rodziców, to są super w ogóle, słuchaj, obserwowanie takiego nastolatka, który tłumaczy rodzicom, dlaczego ma wydać 7 prawie stówek na plecak i że on naprawdę nie będzie potrzebował innego plecaka, jest niesamowite po prostu. I to, wiesz, to tak naprawdę z życia wzięte wszystko, nie? Także od smyczki do plecaka. Jak łatwo jest całą tą historię opowiedzieć w internecie. Bo to, wiesz, to, co ty teraz mówisz, to jest gigantyczny element pewnego, nie chcę powiedzieć heritage, ale generalnie jakby faktycznie takiego dużej historii, która musi zostać opowiedziana. A z drugiej strony jesteśmy w świecie TikTokowym, Instagramowym, za przeproszeniem rolek 30-sekundowych i nie da się, no. No, bo jest to bardzo trudne. Myślę, że bardzo trudne jest dla nas jako marki, dla mnie jako osoby, która prowadzi tą markę, zarządza firmą, jest przede wszystkim najtrudniejsze w moim przypadku jest odpuszczenie myślenia o tym, jak ta treść powinna w 100% wyglądać. No, nie oszukujmy się, jestem już bliżej niż dalej. Jeżeli chodzi o mój wiek, więc sposób myślenia i komunikowania się, tak jak to robią aktualnie młodzi ludzie w internecie, czasami bywa skomplikowany. Aczkolwiek uwielbiam robić trolki na TikToka. To jest w ogóle najbardziej wyluzowujący temat w historii. Jest to bardzo trudne, ale z drugiej strony bardzo trudne też czasowo, tak? Bo jest bardzo pracochłonne. Ja bym z przyjemnością skupiła się tylko i wyłącznie na produkowaniu fajnych rzeczy. Trudno jest dobierać słowa, trudno jest walczyć z algorytmami, przepalać budżety i tego typu rzeczy. To jest bardzo skomplikowany proces. Ale znowu, jak gdyby proste treści dla mnie są i taka szczerość w komunikacji są dla mnie czymś, co chyba najczęściej do nas wraca, że ludzie znajdują w internecie. Bardzo trudno jest pokazać nasze produkty i ich jakość w internecie. No, weź wytłumacz człowiekowi, że torba za 5 stów wygląda inaczej niż torba za 20 zł, nie? Znaczy wyglądać może inaczej, ale i może w opisie jest inna, ale że dlaczego on ma za nią dać taką kasę? Więc no, formaty się trochę wydłużyły, wiesz, bo jednak tam minuta, nawet minuta, tylko że, no ale wiesz, no jest trudno, ale chyba troszkę dajemy radę. Chyba. Ty mi powiedz. Wiesz, to znaczy, ja nie wiem, czy dajecie radę niestety. Znaczy w takim sensie, że ja was uwielbiam, ale za każdym razem, jak sobie o was myślę, to myślę, że to jest diabelnie trudno. Znaczy ta marka, ja celowo o to pytam, to jesteś dla mnie tak marką butikową, a z drugiej strony znam realia. Tak? Znaczy, gdybym miał być dzisiaj po stronie twojej, to bym ci mówił, zrób fajne kolabo z sieciówką kawiarni światową. Znaczy, to jest miejsce, w którym jeżeli zrobisz i dogadasz się z nimi, że przygotujesz dla nich fajny mikrokoncept store umiejscowiony w miejscu, gdzie ludzie są, żeby mogli zobaczyć, dotknąć, przeżyć, to jest jedyna rzecz, która się może moim zdaniem sprawdzić biznesowo. Nawet jeżeli mieliby mieć możliwość sprzedawania tego na miejscu, tak? Ale jakby ten moment pod tytułem unikalna ilość produktów w miejscu, bo was trzeba dotknąć. Po prostu, tak? Znaczy, powiedziałaś o bardzo ważnym produkcie, tak? To również produkt, który was mam i jakby był dla mnie bardzo naturalną częścią zakupu, czyli dokładnie jakby Moleskin. I to było bardzo naturalne, tak? Znaczy jakby, ale ponieważ ja kocham Moleskina od 20 lat i
faktycznie jak zobaczyłem na waszej stronie, że macie zrobione kolabo z nimi, mówię, dobra, okej, okay, to jest prosty moment zamówienia, tak? Tam nie ma dyskusji o tym. Mhm. Nie wiem, czy bym wszedł 20 lat temu do świata Moleskina, gdyby nie sklepy stacjonarne, tak? Naprawdę jakby, gdybym nie miał możliwości na Powiślu wejść, podotykać, zobaczyć i wszystkie inne rzeczy. I dzisiaj zrobienie kolejnego zakupu jest banalnie proste, tak? Totalnie rozumiem, że łatwo jest was kupować na bazie rekomendacji. Totalnie. Mhm. Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że się spotykam z kumplami. Mhm. Ktoś pokazuje unikalną, trwałą, super fajną torbę, transporter, rozwiązanie, że jestem z koleżankami i ona wyciąga serce torby i pokazuje, jak ma super uporządkowaną torbę. To wszystko kumam. Mhm. Ale ten moment pierwszego zakupu i wydania dużej ilości pieniędzy na wasze rozwiązanie, gdzie za chwilę jestem też retargetowany nie tylko przez was, ale przez całą waszą konkurencję i pojawia mi się obok waszej torby gówno z temu. Ja nienawidzę, znaczy absolutnie moje dzieci, absolutnie jestem zniknięty. Jeżeli coś mi poszło dobrze w wychowaniu, to że ostatnio był ich kolega i powiedział, że coś kupił właśnie na tej platformie, już drugi raz jej nazwy nie wymienię. I oni we dwóch na niego naskoczyli tak naprawdę, wyjaśniając mu, dlaczego jest wrogiem ojczyzny, Europy, wszystkich rzeczy. Naprawdę wyjaśnili mu całą konsekwencję ekonomiczną, dlaczego nie wolno tam robić zakupów, dlaczego jakby to jest pogwałcenie praw człowieka, dlaczego, naprawdę ślad we wszystko mu wytłumaczyli. Ja sobie siedziałem, powiedziałem, dobra, okej. Okay. Dałem radę. Dałem radę. Ale to jest diabelnie trudne, tak? Bo to, co powiedziałaś, internet sprzedaje design. Rzeczy, które są sprzedawane z tanich rzeczy, znaczy tanich kontenerów, znaczy drogich kontenerów, które przywożą tanie rzeczy z Azji, mm-hmm. one mają ładne zdjęcia, są ładnie pokazane, one na obrazku wyglądają super. Później często w rzeczywistości wyglądają zupełnie inaczej. Ale ponieważ koszt zamówienia był duży, tak? Wydałem 80 zł, to trudno. No, nawet mi się nie chce reklamować czasem, tak? Mówię, dobra, przepaliłem trochę hajsu, wyrzucę, zostawię kolejnego śmiecia, elo. Z wami jest łatwo, mam takie przekonanie, łatwiej budować lojalność klienta, tak? Czy jak już was zaakceptuje, sprawdzi, to łatwiej jest go utrzymać długoterminowo, no ale dokładnie trochę, jak w tym wszystkim walczyć o ten pierwszy zakup? Tak, czy to zapowiedziałeś, jeżeli chodzi o wejście w kolaps sieciową kawiarnią, linią kawiarni, w ogóle świetna idea, tak? Tylko trochę siły na zamiary, nie? Mhm. Ale jeżeli masz przełożenie, to dawaj się damy. To jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i ja mam z tyłu głowy naprawdę kilka takich pomysłów, tylko przyznam się zupełnie szczerze, trochę nie wyrabiam na zakręcie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Jednak to jest, wracając też do biznesowych kwestii, to jest problem samofinansowania się, tak, że jak gdyby to wszystko działa, jak działa. Jeżeli chodzi o rekomendacje, też masz rację, to jest nasza najsilniejsza forma, jeżeli chodzi o sprzedaż. Nasi klienci są naszymi chodzącymi reklamami. Jak zaczepisz kogoś na ulicy i zapytasz, co to za torba, no to naprawdę będziesz chciał sprawdzić, co to za torba, i w ogóle większość tych komentarzy, które się do nas pojawia, jak już się gdzieś w jakimś regionie pojawia torba, no to ona sobie tak rośnie, nasza marka sobie tak ładnie rośnie powolutku. No ciężko jest pokazać tą jakość w internecie i ciężko jest konkurować z tymi Chinami, ale mnie bardziej nawet ostatnio atakują już nawet nie ta platforma, o której mówisz, tylko atakuje mnie bardzo duża, troszeczkę ucieknę od tematu, atakuje mnie bardzo duża ilość szybko powstających, nowo powstających marek podpisanych jako polskie marki, które po prostu przeszywają albo przedrukowują gotowce i sprzedają na naszym rynku jako made in Poland, ale zakupione są w serii kontenerów idących przez jakiegoś dystrybutora z Dalekiego Wschodu. I przez to, że ja ciągle jak się coś nowego pojawia, to lubię sprawdzić, zwłaszcza jeżeli ktoś się mocno w internecie wrzuca, że jest polską marką. To jest taka bardzo fajna, szybka możliwość, robisz zdjęcie i wrzucasz do Google'a
i od razu, wiesz, z której nawet platformy jest. Jak ja widzę po prostu, że jest jakaś super z naturalnego materiału torba, która jest kupiona za 13 zł w pojedynczej sztuce, czyli pewnie w hucie za 3. Mhm. To jest w ogóle, jak o tym rozmawiamy, tak sobie myślisz, ile ten człowiek za $6 miesięcznie jest w stanie wyżyć, który to szyje w tysiącach, tam w tym, na tym Dalekim Wschodzie, to sobie tak myślisz, że kurczę, no coś jest niehalo tutaj. Tu jest coś niehalo, bo gdybyśmy jednak trochę też mieli uregulowaną tą kwestię i naprawdę musieli pokazać, że ta firma produkuje te torby w Polsce i to nie jest zakupione za produkt za 3 zł. I gdyby jednak to Made in Poland mogło być naprawdę takim Made in Poland, to myślę, że też byłoby łatwiej nam się sprzedawać i ludzie by wierzyli w to jakość, ale już tego doszłam zupełnie. A to w ogóle ładne jest, co powiedziałaś teraz, że jakby ja nie mam problemu z tym, że ktoś mówi, że marka jest polska. Nie, absolutnie. Bo marka może być polska, ale faktycznie doklejanie Made in Poland do rzeczy, które są tylko i wyłącznie, byśmy powiedzieli, labeled in Poland, to jest coś zupełnie innego jednak. Sprute i wszyte, no. Na 2 centymetrach. No, to by było super. Miałam kiedyś taki, kilka lat temu już przebył, żeby po prostu w internecie zrobić taki bullshit detektor polskich marek, który jest, no bo wiesz, zrobić taki biznes to jest 5 minut, tak? To nie musisz mieć dużego pojęcia o branży i kategorii, żeby wziąć i zrobić, stworzyć markę. O, to się wydaje bardzo ładne i łatwe, ale tak, ale gdyby po prostu ktoś wziął się tak jak za to, jak pokazują pseudocelebrytów, tak, gdyby ktoś wziął się i porządnie pooglądał marki z każdej strony, nie byłoby to trudne, bo mówię, wystarczy zrobić print screena i Ctrl-C, Ctrl-V w wujku Google'u i od razu widać, skąd to wziąłeś. No tak 3 ostatnio marki znalazłam i tak się myślę, Boże, why? I płacimy te same podatki, nie? Jaki procent sprzedaży masz za granicę? Wiesz co, po pandemii to wszystko się nam rozwiało. Teraz jest to ciągle mało. To jest 15% w tym momencie. Dlatego, że... Że wcześniej miałaś hurt po prostu. Miałam hurt i też dużo jeździliśmy na targi. Targi były takim naszym mocnym punktem i do tego muszę wrócić po prostu, ale to jest jak gdyby przed. Musimy się znowu zacząć pojawiać na fajnych, międzynarodowych targach, żeby te sklepy znowu do nas wróciły, bo po prostu rynek zupełnie inaczej tam wygląda niż wcześniej. Zresztą w Polsce też w ogóle takie spotkania z klientami. Też mi się marzy taki mega fajny kamperek jeżdżący po Polsce. Tylko weź to z człowieku znajdź na to wszystko czas, nie? Ale z naszymi produktami super. Teraz w ogóle o tym powiedziałaś, to sobie pomyślałem, że ten... Że masz takiego wolnego kampera? Nie, że może powinniście się spotkać, chyba się znacie z Karyksem. Bo jakbyście zrobili faktycznie też kolabo z Pocket Sulu, to byłoby wdzięczne dosyć. Bo po pierwsze jest się kompletnie niekonkurujący, a po drugie jest się na tych samych wartościach. Ale to zupełnie gdzieś inna historia, która gdzieś mi się pojawia. Żałujesz, że zaczęłaś? Nie, absolutnie. Nie. W ogóle to jest pytanie, ktoś mi to ostatnio zadał. Myślę, że nie żałuję, ale też nie żałuję dlatego, że mam gigantyczne wsparcie w postaci mojego męża, który... W momencie, kiedy ja już tak jestem przy ścianie i zdarzyło mi się bardzo często być finansowej też, bo jednak to wszystko w tych takich, wiesz, przeszliśmy w sumie 3 kryzysy na początku, wiesz, 2011, tak, potem pandemia, potem teraz to, co się dzieje po pandemii, wcale wyjście na prostą, przeżerając oszczędności firmy, nie było nigdy łatwe przy takich założeniach, jak mamy, tak, bo bardzo łatwo byłoby to pozmieniać w różnych miejscach, tylko ciągle byłoby to sprzeczne z tym, o czym rozmawiamy tutaj. Więc myślę, że pewnie bym żałowała w wielu, wielu miejscach. Za każdym razem, jak mi się pojawia taka myśl enough, ile można pod ten prąd, to zjawia się jakiś super klient albo jakiś, znaczy super biznesowy klient na przykład, tak, który robi nam tak, że ja się nie martwię o to, że ja mam zespół, który muszę dobrze potraktować i mieć na miejscu. Więc pewnie zrobiłabym wiele rzeczy inaczej.
Bo jak gdyby trochę wyszłam, zrobiłam wszystko od początku, tak? Ja się uczyłam tego biznesu od początku, uczyłam się, jak funkcjonuje, jak w ogóle cała kategoria, wszystko. To nie jest tak, że ja wyszłam z dużej marki odzieżowej i sobie otworzyłam markę. Ja po prostu zupełnie zrobiłam rzecz kompletnie bez doświadczenia. I myślę, że wiele rzeczy z perspektywy czasu mogłabym zrobić inaczej. Pewnie byłoby teraz dużo łatwiej, pewnie, czy cholera wie, czy byłoby. Są to rzeczy, o których bardzo chętnie opowiadam ludziom, którzy pytają, albo na przykład jak mam jakieś zajęcia, czy jakieś warsztaty są, na których chętnie opowiadam ludziom, żeby nie popełniali pewnych błędów, ale czy ja bym się, nie żałuję. To wiesz, to jest też trochę tak, że ta marka daje mi też takie trochę, znaczy to, że prowadzę własny biznes, to jak go prowadzę i gdzie jestem, daje mi też taką możliwość wyboru, że w momencie, kiedy mam czas spędzić z dzieckiem na Helu, to ja mogę pojechać na te 2, 3, 4 tygodnie, mogę zadbać o nich, tak? I mogę też pozwolić mojemu mężowi na to, żeby on robił, co chce i jak chce funkcjonować. Znaczy, on akurat kocha to, co robi, ale jak on robi w farmacji. Jak gdyby tak trochę inaczej żyję dzięki temu, że mam swój biznes, nie? Mhm. Wcale nie łatwiej, dodajmy. Mhm. To jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo. Proszę cię bardzo. Dziękuję ci za tę rozmowę. Też mam dla siebie kilka inspiracji, z którymi wychodzę, ale od nich później. Dzięki bardzo. Dziękuję ci bardzo, że mnie tutaj zaprosiłeś. A was oczywiście zachęcam do tego, żebyście dzielili się tą rozmową ze znajomymi. No i oczywiście pamiętajcie, że dokonując jakiejkolwiek decyzji zakupowej, warto jednakże myśleć o tym, żeby ona była trwała i na lata. Bo chyba z mojej perspektywy po prostu ta planeta na to zasługuje. A wy jako ludzie tym bardziej. Dzięki.